Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na Placu Zamkowym w Warszawie. Placu, który był świadkiem historii odbudowy Warszawy ze zniszczeń II wojny światowej. W lewym rogu kadru widzą Państwo schody prowadzące na trasę WZ, która została oddana do użytku w lipcu 1949 roku. Razem z nią odsłonięto odbudowaną kolumnę Zygmunta III Wazy. Stare miasto w Warszawie wraz z rynkiem oddano do użytku społeczeństwu w 1953 roku. Zamek Królewski w Warszawie musiał czekać na odbudowę nieco dłużej, aż do początku lat 70. Co się działo między końcem wojny a początkiem odbudowy? Zapraszam Państwa na wykład. Szanowni Państwo, witam Państwa w przyziemiu Zamku Królewskiego w Warszawie na pierwszym wykładzie związanym z jubileuszem odbudowy Zamku Królewskiego. Jubileuszem 50 lat odbudowy, liczonej od 1971 roku. Dzisiejszy wykład będzie jednak poświęcony odbudowie niedokonanej, czyli temu, co działo się z zamkiem między końcem wojny, a właśnie rokiem 1971. To, że jest to wykład, oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie mówię z pamięci, ani nie czytam z kartki, więc z góry przepraszam za wszelkie przejęzyczenia lub skróty myślowe. Po drugie, nie będę w stanie w tym wykładzie powiedzieć o wszystkim. Także zainteresowanych tą tematyką odsyłam do literatury przedmiotu. Proszę mi wybaczyć, że zachowałem sobie prawo do selekcji wybranych wątków z tej historii. Jeśli chodzi o podtytuł wykładu Walka o podjęcie decyzji o odbudowie, zaczerpnęliśmy go oczywiście z książki profesora Stanisława Lorenca, który swoją książkę na temat swoich starań o odbudowę zamku zatytułował właśnie Walka o zamek. Ta walka była prowadzona przez różnych aktorów społecznych i by zachować tę metaforykę waleczną czy wojenną, możemy scharakteryzować część z nich jako sojuszników lub wrogów właśnie w tej walce. Na slajdzie widzą Państwo trójkąt trzech głównych aktorów. Po pierwsze były to władze polityczne, zmieniające się w kolejnych dekadach Polski Ludowej. Po drugie, środowisko architektów, których tutaj trochę metaforycznie nazywam mianem modernizatorów, i konserwatorzy zabytków i muzealnicy, zwani trochę pogardliwie, ale trochę też i pieszczotliwie zabytkowiczami. W tym pierwszym okresie odbudowy pierwsze skrzypce grali Stanisław Lorenc, Piotr Biegański, Jan Zachwatowicz. Z czasem dołączył do nich również Aleksander Geisztor. To są właśnie te osoby odpowiedzialne za doprowadzenie odbudowy do szczęśliwego finału. Z drugiej strony działali w takiej sytuacji, że decyzje o odbudowie i o finansowaniu odbudowy podejmowały władze państwowe jako jedyny wówczas mecenas zarówno inwestycji budowlanych, jak i ochrony zabytków w Polsce. No i jeszcze było Biuro Odbudowy Stolicy, a tam między innymi Józef Sigalin. Józef Sigalin, którego często obsadza się w roli głównego wroga odbudowy zabytków, ale tak naprawdę badania na ten temat wciąż są prowadzone i prowadzą do różnych ciekawych wniosków. Tak więc już teraz chciałbym Państwu polecić jedną z tych pozycji lekturowych, które mogłyby rozszerzyć tematykę naszego wykładu, książkę Andrzeja Skalinowskiego Sigalin, towarzysz odbudowy, w której Skalinowski pisze: mało kto łączy nazwisko Sigalina z walką toczoną w obronie zabytków, ale to właśnie w okresie jego urzędowania jako naczelnego architekta odbudowano stare i nowe miasto. To on stworzył także koncepcję traktu starej Warszawy. Jak wyglądały relacje między modernizatorami a zabytkowiczami, powiemy sobie dokładniej za chwilę. Teraz chciałbym tylko pokrótce przytoczyć funkcje pełnione przez tych głównych aktorów społecznych. Te funkcje też się zmieniały w czasie. Józef Sigalin był związany od początku wyzwolenia Warszawy z Biurem Odbudowy Stolicy, ale w roku 1947 objął prowadzenie pracowni WZ przy Biurze Odbudowy Stolicy. Pracowni, która w sąsiedztwie terenu po zniszczonym w czasie wojny zamku budowała wielką arterię komunikacyjną łączącą prawo- i lewobrzeżną Warszawę. Do dziś ta konstrukcja oczywiście istnieje. Mamy most Śląsko-Dąbrowski, mamy tunel pod placem zamkowym. Natomiast to był też sygnał właśnie dla środowiska konserwatorów, że trzeba upomnieć się o zamek i nie zapomnieć o nim.
W tym czasie, właśnie w latach budowy trasy WZ, profesor Jan Zachwatowicz z jednej strony pełnił funkcję kierownika Wydziału Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy, bo taki wydział też w tym biurze istniał, a równocześnie był generalnym konserwatorem zabytków dla całej Polski. Tą instancją miejską, jeśli chodzi o urząd konserwatorski, kierował Piotr Biegański. Natomiast Stanisław Lorenz, no to jest postać, której pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać, ale już od lat 30. był dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, a po wojnie stanął na czele dyrekcji muzeów i ochrony zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. W związku z tym, zarówno ze względu na swoje kompetencje, jak i ze względu na pełnione funkcje, wszyscy oni mieli dużo do powiedzenia w sprawie zamku. Niemniej wiążące decyzje należały, i tak było przez cały okres PRL, do władz państwowych jako głównego kreatora polityki kulturalnej i głównego mecenasa tego typu przedsięwzięć. Gdy jesteśmy już przy literaturze, o książce Skalimowskiego wspomniałem, bardzo ważna pozycja to oczywiście książka Piotra Majewskiego Ideologia i konserwacja, architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu. W roku 2020 ukazała się również książka Najlepsze miasto świata Grzegorza Piątka o latach 44-49 i historii odbudowy z tego okresu. Z tej książki dowiadujemy się, jak coś z pozoru romantycznego, czyli ruiny, dosyć szybko w dyskursie publicznym zostało przekształcone w gruzy, a więc w coś, co trzeba usunąć. I to jest pewien wspólny mianownik działań i środowiska architektów, i konserwatorów. Dla jednych i drugich stan zastany po zniszczeniach wojennych był nie do zaakceptowania. Jedni, architekci, chcieli iść w stronę przebudowy miasta, mówiąc z grubsza, tworzenia nowej Warszawy. Konserwatorzy zabytków i muzealnicy upominali się o tę Warszawę dawną, utraconą przedwojenną i chcieli ją odbudować. Ale dla jednych i drugich same ruiny to nie było to, na czym im zależało. To był margines dyskusji. Zdarzały się takie głosy, żeby stworzyć pewien rezerwat ruin, ale w zasadzie do takich działań nie doszło. Jedyną taką zachowaną ruiną, o której wiemy, która też zresztą została nieco przebudowana, jest grób nieznanego żołnierza na dzisiejszym placu Piłsudskiego. Jeśli chodzi o sam zamek, to historia pisania o nim też jest już długa. Oprócz wzmiankowanej książki wspomnieniowej profesora Lorenza jest pozycja Zamek Królewski w Warszawie Jerzego Lilejki, a ostatnio Zamek Królewski w Warszawie wydał książkę pani Bożeny Radzio z Muzeum na Zamku Królewskim o zniszczeniu i odbudowie zamku. Do tych wszystkich pozycji odsyłam Państwa zainteresowanych tematem. A teraz chciałbym pokrótce opowiedzieć wybrane, moim zdaniem najciekawsze, albo najbardziej zaskakujące i najważniejsze epizody z tej historii. To, co Państwo widzą na ekranie, to fragment filmu Z gruzu i popiołu, filmu, który możecie Państwo obejrzeć zarówno online, jak i na wystawie o zniszczeniu i odbudowie zamku w podziemiach, w piwnicach zamkowych. Tak w artystycznym skrócie zilustrowano lata, którymi się tutaj zajmujemy, między zburzeniem zamku w czasie wojny, a jego odbudową. Tu już zdjęcie archiwalne, które też pokazuje pewną skalę wyzwań, zarówno co do materii, jak i co do formy, jak i funkcji zamku. Co do materii, pewnym wyzwaniem, które w gruncie rzeczy zaważyło na losach odbudowy, było to, że już od początku najazdu niemieckiego na Polskę i potem w pierwszych tygodniach okupacji ratowano z zamku elementy wystroju i wyposażenia. Te elementy zostały uratowane i potem zachowane, przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie. I wszystkie plany konserwatorów związane z odbudową zamku uwzględniały powrót tych zarówno mebli, dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, ale też zachowanych elementów wystroju, takich jak kominki marmurowe czy boazerie, skrzydła drzwiowe, do odbudowanej bryły zamkowej. To jest pewna różnica w porównaniu z innymi zabytkami, które odbudowywano przede wszystkim
w kształcie bryły zewnętrznej, w dawnej formie. Natomiast wnętrza bardzo często adaptowano do nowych potrzeb. Oczywiście nie wszystkie wnętrza zamkowe miały charakter zabytkowy. Przed wojną zamek pełnił funkcję siedziby prezydenta i raptem 32 pomieszczenia pełniły funkcje muzealne, ale i tak tego materiału zabytkowego, tych ruchomości zabytkowych było bardzo dużo. Jeśli chodzi o formę, oczywiście zgadzano się do tego, że należy odtworzyć zamek w formie przedwojennej, ale już w szczegółach i w niuansach toczyły się różne dyskusje, które zresztą widzimy do dzisiaj, bo zamek odbudowany dzisiaj wygląda nieco inaczej niż ten zamek przedwojenny. No i oczywiście funkcja. Największe wyzwanie w przypadku zamku, bo z jednej strony właśnie ten charakter unikatowych, zachowanych, uratowanych elementów wystroju i wyposażenia, z drugiej tradycje zamku jako gmachu reprezentacyjnego, gmachu władzy. Najpierw siedziby króla i parlamentu, a w czasach międzywojennych siedziby prezydenta. Tutaj na kolejnym slajdzie widzą Państwo przemiany zamku, zamek przedwojenny, zamek zburzony według stanu z roku 1945, zamek w latach 70. w trakcie odbudowy, no i zamek dzisiejszy. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, ale widzą Państwo różnicę, jeśli porównamy sobie na przykład obraz z roku 1939 i 2021. Jeśli chodzi o te rzeczy, które uratowano, te zabytkowe przedmioty, było to około 300 obrazów, około 60 rzeźb, 100 kilkadziesiąt mebli i kilka tysięcy reliktów stałego wyposażenia wnętrz. To były między innymi, tak jak wspomniałem, kominki czy skrzydła drzwiowe, ale też kolumny, głowice, gzymsy, które były albo na tyle dobrym stanie, że można je było po prostu wmontować w bryłę odbudowanego zamku, albo mogły posłużyć jako modele do odtworzenia. Historia odbudowy zamku, zdaniem Stanisława Lorenca, zaczęła się już w roku 1939. Właśnie wtedy, gdy Niemcy napadły Polskę, już pierwsze grupy wolontariuszy i pracowników Muzeum Narodowego, a także Kancelarii Cywilnej Prezydenta II RP zajęły się ewakuacją zbiorów zamkowych. Potem 17 września w wyniku ataku artyleryjskiego wybuchł na zamku pożar, który wyglądał dość groźnie i do dziś są zachowane zdjęcia z tego momentu, między innymi takie charakterystyczne zdjęcie płonącej wieży zegarowej. Niemniej już na przełomie września i października środowisko konserwatorów rozważało, czy uda się wyremontować zamek w taki sposób, żeby jeszcze w grudniu 1939 roku można było się tu spotkać na spotkaniu opłatkowym. Dzisiaj zupełnie niewyobrażalne. Polscy konserwatorzy też nie zdawali sobie sprawy, co będzie się działo już w kolejnych tygodniach. W połowie października na zamek wkroczyli Niemcy. Wkrótce rozpoczęło się demolowanie zamku tak naprawdę i przygotowanie go do wysadzenia w powietrze. Wówczas część zbiorów wywieźli Niemcy do swoich muzeów, część ratowali polscy konserwatorzy, więc to był taki drugi etap ratowania tych ruchomości, dzieł sztuki. No i również przystąpiono do wycinania tak zwanych wycinków wzorcowych, czyli detali, które mogłyby w przyszłości posłużyć do odbudowy. I dlatego właśnie profesor Lorenz mówił, że do odbudowy przystąpiono jeszcze zanim zamek został zburzony, czyli już w 1939 roku. Już przygotowywano się na taką ewentualność. No i co się dzieje po wojnie? Pierwszy plan odbudowy, jaki jest zachowany w archiwach, pochodzi już z roku 1945, wtedy jeszcze wówczas bez chwilowo oznaczonego określenia funkcji pomieszczeń zamkowych. Na przełomie roku 1945 i 1946 Wydział Architektury Zabytkowej BOS-u stworzył krótki memoriał, w którym wspomniał jako pewnym pretekście do odbudowy, że na zamku powinno się znaleźć wielkie muzeum ruchów rewolucyjnych i niepodległościowych. W roku 1947 z elementów uratowanych w czasie wojny, właśnie między innymi z tych kilku tysięcy zachowanych elementów, odbudowano Bramę Grodzką. I to była ta reakcja na trasę WZ. Skoro trasa WZ ingeruje w tkankę najstarszej części Warszawy, przebiega bardzo blisko
terenów zamkowych. Co więcej, twórcy trasy WZ zaprojektowali nawet balustrady na tarasie oddzielającym teren zamku od skarpy idącej w dół do trasy WZ, bo trasa WZ, jeśli chodzi o most, przechodzi po śladzie mostu Kierbedzia, ale potem zagłębia się w ziemię, stąd powstaje skarpa, której wcześniej nie było. Konserwatorzy postanowili odbudować bramę grodzką. I również w 1947 roku Urząd Konserwatorski Miasta Warszawy powierzył przygotowanie pierwszego projektu odbudowy Janowi Dąbrowskiemu, który z jednej strony pracował na zamku jeszcze przed wojną, a z drugiej później po Piotrze Biegańskim od połowy lat 50. do połowy lat 60. był warszawskim konserwatorem zabytków. Pracownia WZ kończyła pracę nad trasą właśnie WZ w roku 49, uroczyście oddano ją do użytku 22 lipca 1949 roku, no i trochę szukała dalszych zamówień. W związku z tym już w maju 49 roku Józef Sigalin wraz ze współpracownikami stworzyli memoriał dotyczący Muzeum Kultury Polskiej na Zamku Królewskim. O nim jeszcze sobie więcej powiemy za chwilę. Teraz chciałbym tylko zaznaczyć, że ten memoriał dosyć szybko został schowany do szuflady. Wywołał pewne reakcje po stronie zarówno konserwatorów zabytków, jak i władz, ale chyba nie takie reakcje, na jakich zależało pracowni WZ i pracującym tam architektom. Po pierwsze, politycy uznali, że zamek to nie jest miejsce na tego typu muzeum. W czerwcu 49 roku, już miesiąc później, nie ma hasła muzeum, jest informacja o tym, że zamek powinien być odbudowany na siedzibę władz i pałac kultury polskiej, bez zdefiniowania, co to miałoby oznaczać. A w lipcu 49 roku Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę w sprawie, tutaj cytuję, dźwignięcia z ruin Zamku Warszawskiego z przeznaczeniem go na siedzibę najwyższych władz Polski Ludowej i ośrodek życia kulturalnego szerokich mas. W ciągu 2 miesięcy od słowa muzeum przechodzimy do słowa pałac, a kończymy na ośrodku życia kulturalnego, co już z funkcją muzealną może mieć bardzo mało wspólnego. Jeśli chodzi o memoriał pracowni WZ, tak się szczęśliwie składa, że egzemplarz tego memoriału przetrwał do naszych czasów i jest zarchiwizowany w Archiwum Zamku Królewskiego, gdzie się za chwilę udamy. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że ten memoriał dotyczył Wielkiego Muzeum Kultury Polskiej, składającego się z 4 elementów. Te wszystkie 4 muzea miały znaleźć się na zamku. A jak to wyglądało w szczegółach? Zapraszam do archiwum. Jesteśmy w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Przed nami niesamowity dokument, album, zwany też często memoriałem, w sprawie założenia Muzeum Kultury Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Dokument przygotowany przez pracownię WZ w 1949 roku. Wiemy na pewno, że egzemplarz tego memoriału został podarowany Bolesławowi Bierutowi z okazji Święta Pracy 1 maja 1949 roku. Proszę zwrócić uwagę na oprawę. Gruba oprawa, złocone litery, złocony obrys zamku. Dokument, który wymagał nie lada przygotowań. Wewnątrz ponad 80 kart tekstu z ilustracjami, z rzutami pomieszczeń, z rzutami kondygnacji, z rzutami elewacji. Bardzo solidnie przygotowana praca, a jednak w pewnym sensie chybiona. Po pierwsze dlatego, że nie została zrealizowana, po drugie dlatego, że i Stanisław Lorenc, i Jan Zachwatowicz podkreślali, że zamek w takim kształcie nie ma racji bytu. Otóż co zaproponowali budowniczowie trasy WZ w swoim memoriale? Chcieli przede wszystkim odbudować zamek z przeznaczeniem na Muzeum Kultury Polskiej. Z jakich części będzie składało to muzeum, to za chwilę sobie powiemy. Ale tak naprawdę w całym tym dokumencie, na 80 stronach tekstu, nie ma ani jednej wzmianki o tym, jakie elementy dawnego wystroju i wyposażenia chcieliby umieścić w bryle zamkowej, we wnętrzach. Nie ma też ani słowa o tym, jakie inne eksponaty mogłyby ilustrować historię kultury polskiej przedstawioną na zamku. Zarówno profesor Lorenc, jak i profesor Zachwatowicz taktycznie poparli ten projekt, bo ich celem wówczas było to, żeby zamek w ogóle został odbudowany.
Niemniej w późniejszych wspomnieniach wspominali, że było to no w jakimś sensie nieporozumienie. Punktem wyjścia w tym dokumencie jest konstatacja, że rodzącej się socjalistycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej potrzebne jest muzeum, które pokaże rewolucyjne tradycje i że takie muzeum powinno powstać w odbudowującej się z gruzów Warszawie. I do tego celu też dostosowywano zamek. Następnie narracja przechodzi w opis trzech alternatyw zamkowych. Po pierwsze, odbudować Zamek Królewski w dawnej formie z przeznaczeniem na owo muzeum. Po drugie, na terenie skarpy między Placem Zamkowym, trasą WZ i Wisłostradą wybudować obiekt nowy, współczesny. I po trzecie, pozostawić teren po zamku niezabudowany, a tylko ukształtowany architektonicznie jako w zasadzie teren zieleni. To cytat. I proszę Państwa, trzecia alternatywa wyklucza oczywiście tworzenie tutaj muzeum, więc też widzimy, że tak naprawdę chodziło bardziej na odpowiedź na pytanie, co zrobić z zamkiem, a nie jakiego muzeum potrzebuje wówczas Warszawa. Te trzy alternatywy, czyli odbudowa zamku w dawnej formie, budowa nowego obiektu lub zachowanie terenu bez zmian, były oceniane według czterech kryteriów. Pierwszym było polityczno-wychowawcze, czyli powiedzielibyśmy ideowe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest zgodne z doktryną ustroju wówczas wprowadzanego. Po drugie, aspekt plastyczny, czyli powiedzielibyśmy estetyczny. Po trzecie, użytkowy i po czwarte, szans realizacji. I tutaj ciekawostka, bo o ile jeśli chodzi o aspekt plastyczny i szans realizacji, dosyć łatwo zgodzimy się, że odbudowa zamku według wcześniejszych planów w dawnej formie jest jasna. O tyle bardzo ciekawy jest aspekt polityczno-wychowawczy. Otóż twórcy tego memoriału uznają, że mimo wszystko dawna forma zamkowa, również polityczno-wychowawcza, jest poprawna, czy nawet najwłaściwsza. Dlaczego? Otóż dlatego, że współcześni architekci polscy, zdaniem pracowników pracowni WZ, jeszcze nie dojrzeli do tworzenia dzieł socrealistycznych w takiej formie, w jakiej powinni. Więc ponieważ nie jesteśmy w stanie zbudować nowoczesnego, jak na owe czasy, budynku w stylu socrealistycznym, to lepiej odbudować zamek historyczny. Taka pokrętna argumentacja. Inna rzecz, że ostatecznie z tych planów niewiele wyszło. Wrócimy do wykładu i powiem Państwu dokładnie dlaczego. W tym czasie konkurowało kilka różnych pomysłów na to, jak odbudować zamek i ta inicjatywa no, nie uzyskała powodzenia. Natomiast co ciekawe, w jakimś sensie ten niezabudowany teren po zamku to było to, z czym mierzyliśmy się przez kolejne kilkanaście lat, bo rzeczywiście przez całe lata 50. ten teren pozostawał niezabudowany. W latach 1963-64 uporządkowano teren pozamkowy, budując murki wysokości 1 metra w obrysie dawnych murów zamkowych. No i to nadal był teren niezabudowany. A właśnie tę alternatywę, nie odbudowywać zamku, przedstawiano w tym memoriale jako najmniej słuszną, jako najmniej pożądaną. A rzeczywistość była taka, że to właśnie do początku lat 70. była alternatywa wprowadzona w życie. Zupełnie obok oczywiście tego dokumentu, bo to jest memoriał, to jest propozycja, nie została ona nigdy wprowadzona w życie. Chciałbym jeszcze pokazać Państwu jeden interesujący fragment, bo mówimy o tym, że miało to być Muzeum Kultury Polskiej, ale co to tak naprawdę znaczyło? Tak jak wspomniałem, nie było mowy w ogóle o eksponatach, które mogłyby trafić do takiego muzeum. Była raczej mowa o tematach
I tematy już zaczynają się na poziomie tego, że Muzeum Kultury Polskiej zaplanowane przez pracownię WZ byłoby takim zespołem kilku instytucji muzealnych. Byłoby to po pierwsze Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Kultury Polskiej, Muzeum Kultury Polski Ludowej i Instytut Kultury Ludowej wraz z dziedzińcem festiwalów ludowych, czyli dziedzińcem zamkowym. A także Park Ludowy w miejscu po dawnych ogrodach zamkowych. I teraz to, co jest naprawdę oszałamiające w tym projekcie, to program szczegółowy każdej z tych instytucji z podziałem na tematy, liczbę metrów kwadratowych przeznaczonych w pomieszczeniach zamkowych i również na pomieszczenia pomocnicze, na odpoczynek, hole, wejścia i obsługę. Więc no chociażby historia walk ludu polskiego o wyzwolenie społeczne i narodowe miało zająć 3 sale po 450 metrów kwadratowych, łącznie 1350 metrów tylko na ten jeden temat. W Muzeum Historii i Kultury Polskiej tematy tak różne jak czołowe osiągnięcia rzeźby i malarstwa, rozwój szkolnictwa i nauki, rozwój literatury i piśmiennictwa, czołowe osiągnięcia architektury i urbanistyki. Każdy z tych tematów co najmniej 200 metrów kwadratowych, co najmniej jedna sala, czasem kilka sal. W Muzeum Kultury Polski Ludowej, mimo że teoretycznie muzeum miało dotyczyć kultury, osiągnięcia gospodarki narodowej. Przemysł, jedna sala, 350 metrów kwadratowych. Rolnictwo, 250 metrów kwadratowych. Transport, budownictwo, również po 250 metrów. Człowiek, praca, współzawodnictwo, zatrudnienie, higiena i bezpieczeństwo pracy. Gdy oglądamy rozkład tematów i przypisanych im metraży, bo tak naprawdę tutaj nie ma mowy o konkretnych salach, przynajmniej w tym spisie, tylko o tym, że to ma być pomieszczenie o danej liczbie metrów, no to widzimy, że muzeum na zamku miało pomieścić w zasadzie całą wiedzę o dotychczasowym dorobku Polski i to zarówno tej Polski dawnej, jak i tej Polski współczesnej i to Polski dopiero tworzącej się na oczach widzów. Jest mowa też o bufecie, palarni, kuluarach, o sali wystaw bieżących, czy nawet kilku salach, wreszcie o bibliotece z czytelnią. Na dziedzińcu zamkowym, tym pięciokonnym dziedzińcu, scena i widownia na 3000 osób. Do tego, tak jak wspomniałem, dołączono szkice, rysunki, w których próbowano wyjaśnić, gdzie i w jaki sposób to wszystko miało się znaleźć. No i to wszystko zupełnie wisiało w próżni, w zawieszeniu od tego, co naprawdę przetrwało z zamku, bo najważniejszym powodem dla odbudowy zamku jest to, że odbudowę rozpoczęto właściwie wtedy, gdy Niemcy zajęli Warszawę, jeszcze przed zajęciem Warszawy przez wojsko okupacyjne ratowano elementy wystroju i wyposażenia, potem podczas okupacji wycinano fragmenty wzorcowe, żeby później odtworzyć z nich elementy wystroju. I o tym wszystkim w tym dokumencie nie ma ani słowa. Ten dokument jest wizją, która proponuje muzeum, które mogłoby tak naprawdę znaleźć się w dowolnym budynku. Zamek tak naprawdę nie jest potrzebny do tego muzeum, ale też i to muzeum okazało się niepotrzebne, bo nie powstało ani na zamku, ani nigdzie indziej. Rozłożyliśmy jeden z rzutów, rzut pierwszego piętra w skali 1 do 400 z albumu o utworzeniu Muzeum Kultury Polskiej na Zamku Królewskim z 1949 roku. Pierwsze piętro to jest to piętro, dla którego zachowało się najwięcej oryginalnych elementów wyposażenia i wystroju. No a tutaj widzimy, że nic w zasadzie z nich nie znalazło swojego miejsca w tym układzie. Niektóre skrzydła są zupełnie pozbawione podziałów na poszczególne pomieszczenia. Widzimy tylko jakieś słupy podtrzymujące kolumny, ale tak naprawdę to są takie wielkie hale wystawiennicze do zagospodarowania w dowolny sposób. Natomiast ciekawostka, sala wielka jest tutaj określona jako sala festiwalowa, a dach Biblioteki Królewskiej
jest opisany jako taras wypoczynek. I również miejsce Kaplicy Małej jest opisane jako wypoczynek. Szanowni Państwo, jesteśmy z powrotem w przyziemiu Zamku Królewskiego w Warszawie. Przechodzimy do omówienia lat 50. Lat 50., w których propozycji dotyczących zamku było tak dużo i wchodziły ze sobą w takie konflikty, że można by je zobrazować takim obrazem jak za moimi plecami. Sztorm, morska burza. W roku 1950 do rozmów o zamku włączyła się Kancelaria Cywilna Prezydenta RP, którym wówczas był Bolesław Bierut, z hasłem, że zamek ma być siedzibą prezydenta. Żadne muzeum nie może być wprowadzone na zamek. To ostatecznie przekreślało plany pracowni WZ, która przygotowała swój memoriał, o którym przed chwilą rozmawialiśmy w archiwum. Niemniej jednak pracownia WZ nie została bez pracy. Dosyć szybko przeszła na budowę marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Tymczasem środowisko konserwatorów zabytków było zajęte toczącą się właśnie od roku 1949 do roku 1953 odbudową Starego Miasta wraz z rynkiem. Zamek w związku z tym na razie był w zawieszeniu, natomiast kolejne koncepcje, które wówczas zgłaszano, chciałem Państwu pokrótce przedstawić. Przede wszystkim powierzono kolejny projekt odbudowy zamku kolejnej osobie, tym razem Janowi Zachwatowiczowi, generalnemu konserwatorowi zabytków. Natomiast równolegle do prac włączył się Wydział Inwestycji Kancelarii Cywilnej Prezydenta, którego naczelnikiem był architekt Romuald Dziewulski. I co z tego wynikło, też za chwilę Państwu pokażę. Dosyć szybko władze partyjne, sekretariat KC PZPR uznały, że należy ogłosić konkurs zamknięty na plac zamkowy i zespół Zamku Warszawskiego. W związku z tym te projekty robione wcześniej przez Dąbrowskiego i Zachwatowicza też przestawały być aktualne. I ten konkurs rzeczywiście ogłoszono, ale dopiero w roku 1954, w zasadzie u schyłku socrealizmu w polskiej kulturze. Gdy ten konkurs ogłaszano, ustalano jego kryteria, skład sądu konkursowego i kogo zaprosić do konkursu, jeszcze można było wierzyć, że cele, jakie się przed nim stawia, da się osiągnąć. Natomiast to rozstrzygnięto go w lutym roku 1955, kiedy mimo, że jeszcze odwilż była przed nami, bo to dopiero lato i jesień roku 56, to już w architekturze dawały się wyczuwać takie zmiany, które sprawiały, że cały konkurs zupełnie przestawał mieć sens. Ważne jest to, że konkurs kończył się konkluzją, że odbudowany zamek powinien być zdaniem sądu przeznaczony na muzeum oraz pomieszczenia recepcyjne, między innymi w odtworzonych wnętrzach stanisławowskich. To dosyć dziwna konstatacja, bo właśnie wnętrze stanisławowskie to są te wnętrza, które mają główny walor zabytkowy i są muzeami samych siebie, są muzeami wnętrz z odtworzonych elementów. Natomiast te lata, ta pierwsza połowa lat 50. obfitowała też w różne kuriozalne pomysły. Konserwator zabytków miasta Warszawy spotkał się kiedyś na naradzie z Bierutem i tam usłyszał: architekcie, czy nie można by coś zrobić, żeby ten zamek był większy, na przykład wyższy? Czy nie dałoby się tak go trochę nadąć? Jednym słowem, żeby był większy, większy niż był. No i co miał na myśli Bierut? Tutaj oczywiście są dwa układy odniesienia, układ lokalny i układ ogólnomiejski. W układzie lokalnym oczywiście chodziło o konkurencję na wysokość i widoczność z odbudowaną w tym samym czasie katedrą Świętego Jana. Zamek, chociaż niektórym kojarzył się z ustrojem monarchicznym, feudalnym i z drugą RP, mimo wszystko był świecki, no a katedra to symbol religijny. Z drugiej strony, również na początku lat 50. myślano już o Centralnym Domu Kultury, który z czasem przyjął nazwę i formę dzisiejszego Pałacu Kultury i Nauki.
No i też zastanawiano się, jak wkomponować zamek w to ogólnomiejskie założenie. Zamek nie mógł konkurować z Pałacem Kultury i Nauki na wysokość. Dar Związku Radzieckiego tu musiał dominować. Z drugiej strony w skali mikro zamek chciano w jakiś sposób wyróżnić w taki sposób, żeby panoramy czy sylwetki Starego Miasta nie dominowała katedra. Jako ciekawostkę chciałem Państwu tutaj pokazać, że na archiwalnym zdjęciu ze Starego Miasta z pierwszej połowy lat 50. widzimy nie tylko odbudowaną katedrę i kamienice staromiejskie, nie tylko ogrodzony teren zamkowy, ale coś jeszcze. Pętlę autobusową na placu zamkowym. Autobusy dotarły po raz pierwszy na plac zamkowy w roku 1953. Była to linia 107, z czasem dołączyły też inne linie autobusowe. I tak pół żartem, pół serio mówiąc, można stwierdzić, że autobus Ogórek to jest taki symbol niedokonanej odbudowy Zamku Królewskiego. Te pojazdy będą się pojawiać nam na kolejnych zdjęciach z kolejnych lat, z kolejnych dekad. I w zasadzie tak długo, jak na plac zamkowy dojeżdżał czerwony Jelcz Ogórek, tak długo zamku nie było. Ostatecznie pętlę autobusową na placu zamkowym zlikwidowano w roku 1976, a w roku 1977 udostępniono publiczności pierwsze wnętrza zamkowe. To jest oczywiście zupełny przypadek, zbieg okoliczności, jednak może warto sobie pomyśleć o Ogórku jako tym autobusie, tym przedmiocie w pamięci społecznej, który symbolizuje nam te lata, o których dzisiaj sobie mówimy. Tymczasem wracając do kuriozów lat 50., Romuald Dziewulski, tak jak wspomniałem, naczelnik Wydziału Inwestycyjnego w Kancelarii Prezydenta, zgłosił własny projekt na odbudowę zamku, zupełnie kuriozalny z dzisiejszego punktu widzenia. Widzą Państwo go na slajdzie. Mamy tutaj znacznie podwyższone skrzydło zamkowe od strony trasy WZ, podwyższone o co najmniej kilka kondygnacji i jeszcze dosyć dziwną wieżę zakończoną kopułą. Widzimy, zdaje się, że odtworzone w miarę dawnej formie skrzydła od strony Wisły. Natomiast od strony placu zamkowego zamiast zabudowanego skrzydła jest po prostu arkada i tylko samotnie stojąca wieża zegarowa, w dodatku niższa od tej wieży w tym rzekomo najważniejszym zdaniem Dziewulskiego skrzydle od strony trasy WZ. To jest projekt, który nigdy nie wyszedł poza fazę wstępnych szkiców. Nawet nie wiadomo, co miałoby się znaleźć w środku, ale pokazuję go jako pewne kuriozum i jako dowód na to, że warto było czekać znacznie dłużej na zamek niż na inne zabytki odbudowane w Warszawie, bo przynajmniej doczekaliśmy się zamku w historycznym kształcie i w historycznej formie. I dochodzimy do konkursu, o którym już Państwu wspominałem, konkursu Stowarzyszenia Architektów RP. Oficjalnie był to konkurs na architektoniczne rozwiązanie placu zamkowego i związanego z nim obszaru Starego i Nowego Miasta. Celem konkursu, wbrew pozorom, była wieloplanowa elewacja całości Starego i Nowego Miasta od strony Wisły, która miałaby harmonizować z charakterem Starego Miasta, z istniejącymi elementami sylwety zarówno tego rejonu, jak i całości miasta, a przede wszystkim Pałacu Kultury i Nauki, czyli konkurs na zamek jest konkursem na kompozycję przestrzenną, urbanistyczną, korespondującą i korelującą aż z Pałacem Kultury i Nauki. Rezultaty tego konkursu są zapewne Państwu znane. Nie przyznano pierwszej nagrody, przyznano dwie nagrody równorzędne drugie. Jednym z laureatów był Jan Bogusławski i to właśnie jego projekt skierowano do realizacji. Omówienie tego konkursu mogą Państwo znaleźć w czasopiśmie Architektura. Widzą Państwo na slajdzie opis bibliograficzny. A to strona z tego numeru Architektury, gdzie widzimy, dla przykładu Państwu pokazałem kolejną dziwną zmianę w bryle zamkowej. Mówi się, że zamek jest pięciokątem, ale tutaj z pięciokąta spróbowano stworzyć trapez, na siłę symetryzować układ bryły widoczny z lotu ptaka. No i takie właśnie były rezultaty. Bogusławski wygrał właściwie dlatego, że zaproponował jak najmniej ingerencji do starej historycznej bryły. To, co zaproponował, to podwyższenie zamku przez dodanie cokołu między piętrem piwnicznym a piętrem kondygnacją przyziemia, czyli tą, na której się znajdujemy. Zamek miał po prostu stać na postumencie kilkumetrowej wysokości i w ten sposób
w jakiś sposób próbować konkurować z dachem katedry. I znów, na szczęście, ta koncepcja nie została skierowana do realizacji od razu w wyniku trudności, o których zaraz sobie powiemy. Natomiast gdy przystąpiono do odbudowy zamku w latach 70., nadal głównym projektantem był profesor Bogusławski, ale już nie było mowy o tym, żeby dodawać jakiś cokół, jakiś postument między piwnicami a parterem. Natomiast zmieniały się też okoliczności polityczne i niezależnie od tego, jak dużo i jak dziwnych było koncepcji na odbudowę zamku, najważniejszy głos należał do władz. I luty 55, ten sam miesiąc, w którym ogłoszono wyniki na konkurs zamkowy, to był też moment, w którym Bierut wygłosił bardzo ciekawe przemówienie na posiedzeniu plenarnym Komitetu Warszawskiego PZPR. Tego typu przemówienie, które moglibyśmy teoretycznie kojarzyć raczej z czasami Gomułki i jego polityki oszczędności. Otóż Bierut mówił tak: trzeba budować i tanio, i ładnie. Chcemy mieć piękno, ale tanim kosztem i będziemy się o to bić. A może być ta piękność tania. Dziś jest architektura rozrzutna. Walczymy z rozrzutnością i budujemy więcej, taniej, lepiej. W zasadzie to kredo wziął sobie do serca Władysław Gomułka, niezależnie od tego, jak bardzo różnił się od Bieruta i jak bardzo dużą zmianę polityczną wywołała Odwilż. Właśnie chciał budować na pewno więcej i taniej, czy lepiej, to kwestia dyskusyjna. Natomiast na tym samym posiedzeniu plenarnym Bierut powiedział jeszcze: w tym tajemnicy nie ma żadnej, ale do propagandy to włączać i chwalić się tym w terenie nie ma potrzeby. Dlatego, że odłożyliśmy nie tylko metro, ale szereg innych budów. Zamku też nie budujemy, a była taka uchwała. Ma to na myśli tę uchwałę Sejmu z roku 49, jest rok 55. Zdjęliśmy i tę budowę, bo ostatecznie ważniejsze jest mieszkanie, aniżeli reprezentacyjny budynek. Trochę w Warszawie mamy już tych reprezentacyjnych budynków i dlatego możemy to przełożyć. Bardzo ciekawa wypowiedź, po pierwsze dlatego, że chyba jedyna, która w tak krótkim fragmencie łączy sprawy metra i zamku, ale też dlatego, że wiele mówi o tym, co miał na myśli Bierut, gdy mówił zamek. Miał na myśli przede wszystkim gmach reprezentacyjny, w domyśle być może gmach dla siebie. W ogóle nie ma tu mowy o walorach zabytkowych czy o kwestiach muzealnych. Po drugie, nie mówi o tym, że odkłada to z powodów ideologicznych, tylko finansowych. I to też jest ciekawy paradoks, że tutaj to jest spotkanie wewnętrzne polityków, spotkanie plenarne KWPZPR. Tutaj nie trzeba szukać wymówek, pretekstów. Można mówić prawdopodobnie trochę szczerzej niż do społeczeństwa. I nie ma tu mowy o tym, że zamek jest właściwy, niewłaściwy. Nie ma kontekstu ideologicznego. Chodzi tylko o szanse realizacji związane z budżetem, co z kolei trudno sobie wyobrazić, gdy myśli się o komunizmie jako o systemie, w którym nie myśli się o pieniądzach. Mimo wszystko jednak o nich myślano. No i jeszcze ważny wniosek, taki przewrotny, że Bierutowi w ogóle nie przyszło do głowy, żeby, skoro brakuje mieszkań, jak twierdzi, na przykład zamek przerobić na mieszkania, a w latach 60. koncepcja, która zbliżała się do aż tak dziwnej idei, również była w obiegu. No i tu właśnie przechodzimy do czasów poodwilżowych, czy wokół odwilżowych. Jeszcze w maju roku 56 Janowi Bogusławskiemu, czyli laureatowi konkursu SARP, powierzono kierowanie pracownią architektoniczną Zamek Warszawski przy pracowniach konserwacji zabytków. W lipcu roku 57 minister kultury i sztuki powołał komisję dla spraw odbudowy zamku. Na jej czele stanął Jan Zachwatowicz. W roku 58 z kolei Stołeczna Rada Narodowa, czyli władze lokalne, wyznaczyły zespół organizacyjny dla przyszłego Komitetu Odbudowy Zamku, który w lipcu lub grudniu, to też za chwilę powiem skąd te rozbieżności, roku 58 zdecydował o przeznaczeniu odbudowanego zamku na Muzeum Tysiąclecia. To był ten okres, w którym myślano o roku 66 jako
roku obchodów jubileuszu tysiąclecia państwa polskiego. Już pod koniec lat 50. szykowano program z tym związany i tutaj Lorenz i Zachwatowicz uznali, że to jest szansa dla zamku, żeby wpisać zamek do tego programu. I tu komisja programowa działa pod z kolei przewodnictwem Stanisława Lorenza. Obie komisje, ta ministerialna Zachwatowicza i ta miejska Lorenza, współpracowały oczywiście ze sobą i ostatecznie wyklarowały projekt Zamku Warszawskiego jako Panteonu Narodowego, czy też Muzeum Narodowego. W lutym 58 roku lub 59 Stołeczna Rada Narodowa i Stołeczny Komitet Frontu Jedności Narodu podjęły uchwałę o odbudowie zamku właśnie z przeznaczeniem go na Narodowe Muzeum Tysiąclecia Kultury Polskiej. I teraz dlaczego mamy tak słabe dane? Otóż ten okres w historii odbudowy, a właściwie nieodbudowywania zamku jest najsłabiej opracowany, a w źródłach zdarzają się rozbieżności. Trochę inaczej wspomina ten okres Stanisław Lorenz, wspominał i zapisał na kartach walki o zamek. Trochę inne daty wynikają z dokumentów, które szczęśliwie są zarchiwizowane tutaj w Archiwum Zamku Chlewskiego w Warszawie. Dlatego trochę nie wiemy, czy lipiec, czy grudzień, trochę nie wiemy, czy rok 58, czy 59. Jeśli chodzi o Muzeum Tysiąclecia, warto je porównać z tą koncepcją, o której rozmawialiśmy sobie w archiwum, koncepcją pracowni WZ. Różnice są zasadnicze. Jak pamiętamy, w memoriale pracowni WZ nie było ani słowa o tym, które i jak z elementów zachowanego wyposażenia i wystroju umieścić na zamku. Tutaj kluczowa jest rekonstrukcja wnętrz zamkowych. Oprócz tego, zamiast takiego masowego podmiotu historii, takiego jak klasy społeczne, masy ludowe, tutaj jest nacisk na historię wielkich postaci, wielkich Polaków, zarówno z historii politycznej, jak i z historii kultury. To było muzeum, które miało być panteonem zasłużonych jednostek z dziedziny literatury, muzyki, sztuk plastycznych, ale też nauki. No i tak jak wspomniałem, konserwatorzy również sprzeciwiali się pomysłom na czczenie ruin. Także w zachowanych dokumentach są głosy, że ekspozycje muzealne mają przedstawiać historię w taki sposób, by były one dla zwiedzających powodem do dumy, a nie do wstydu czy żałoby. Miało być to mauzoleum chwały narodowej, a nie martyrologii. Pod tym względem jest to do jakiegoś stopnia podobne z memoriałem pracowni WZ, w którym, jak pamiętamy, alternatywę numer 3, czyli zachowanie reliktów zamku i stworzenie ogrodu pamięci, było uznawane za rozwiązanie najgorsze. Ja jeszcze przytoczę taki fragment z tego memoriału z roku 1949, gdzie twórcy memoriału piszą: zamiast odpowiedzi Niemcom i ich protektorom na ich świadome zniszczenie wiekowego dorobku kultury polskiej, poddanie się, marazm, żałobne czczenie pamiątek narodowych. I dlatego uznawali pozostawienie terenu po zamku w stanie niezabudowanym za najgorsze rozwiązanie. I w tym byli zgodni również Zachwatowicz i Lorenz ze swoim programem Muzeum Tysiąclecia. A jednak to właśnie Ogród Pamięci w jakimś stopniu był tą koncepcją, która została zrealizowana w latach 60. Otóż okazało się, że wszystkie plany muszą zostać wstrzymane. Ponownie, oficjalnie z powodów finansowych, nie ma środków, w związku z tym nie budujemy. Potem już w latach 70., gdy Gomułka rozliczał się z przeszłością i pisał swoje pamiętniki, mówił, że jednak po prostu ideologicznie mu zamek z wielu powodów nie pasował do jego wizji historii i państwowości. Niemniej w latach 60. nadal obowiązywały te wyjaśnienia ekonomiczne przede wszystkim. Po drodze pojawił się efemeryczny pomysł, żeby odbudować części niezabytkowej zamku, cokolwiek miałoby to oznaczać, z przeznaczeniem na ośrodek turystyczny dla młodzieży, czyli właśnie na miejsce, w którym można mieszkać. Może nie na stałe, ale jako schronisko młodzieżowe, jako rodzaj bursy. W tej samej koncepcji była mowa też o Centrum Informacyjnym Stołecznej Rady Narodowej i o Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli Pałacu Ślubów. I tę część koncepcji akurat zrealizowano. Odbudowano tak zwaną baciarelówkę,
w drugiej połowie lat 60. i od roku 68. W tej części zamku, dawnego zamku, mieści się Pałac Ślubów. Dzisiaj ta część nie jest w ogóle połączona z tą bryłą zamkową, którą możemy zwiedzać i w której jesteśmy tutaj teraz obecnie. No ale to była koncepcja z roku 60, a już w grudniu 61 roku powiadomiono te komisje, którymi kierowali Zachwatowicz i Lorenz, że realizacja odbudowy zamku jest wstrzymana. Pracownia Zamek, w której cały czas pracował nad dokumentacją, nad projektami profesor Bogusławski z zespołem, zostaje rozwiązana i zamek w tak zwanej najbliższej pięcioletce, w planie pięcioletnim na pierwszą połowę lat 60. nie jest w ogóle ujęty w budżecie. Co w zamian? W latach 63-64 zaaranżowano na terenie pozamkowym plac publiczny, na którym za pomocą małej architektury zaznaczono dawny obrys zamku z wkomponowaną bramą grodzką, tą, którą, jak już wspomniałem, odbudowano w roku 47 i tak zwanym oknem Żaromskiego, reliktem, który przypominał o tym, że w tym miejscu rzeczywiście stał zamek. Ten fragment później wkomponowano w bryłę odbudowanego zamku, natomiast w latach 60. służył jako taki też dokument pamięci, dokument zniszczeń. Dokument, na którym, jak wspomniałem, ani modernizatorom miasta, ani konserwatorom szczególnie nie zależało, ale mimo wszystko miał swoją wymowę. Dotarłem, proszę Państwa, do artykułu w Stolicy z roku 1963 pod tytułem Perła Skarpy Warszawskiej. Jest to artykuł właśnie na temat tego, co wydarzy się na terenach pozamkowych, czy już się zaczyna dziać w roku 63. Piszą tam redaktorzy Stolicy, głównym elementem koncepcji programowej jest rekonstrukcja wspaniałych ogrodów zamkowych oraz wykorzystanie ocalałych fragmentów murów zamkowych pod budowę rozległego tarasu widokowego od strony Wisły. No i tu kolejny paradoks, bo ogrody zamkowe to jest właśnie ten element całego założenia urbanistycznego czy przestrzennego, który został zrealizowany jako ostatni. Tak naprawdę to jest kwestia ostatnich lat, że ogród dolny jest już udostępniony do zwiedzania dla publiczności. Zresztą pewnie byli już tam Państwo nieraz. A tutaj no, chyba redaktorzy Stolicy, redaktor w Stolicy postanowili trochę zaimprowizować i wyobrażali sobie, że ten uregulowany plac w miejscu po zamku również będzie pretekstem do aranżacji na nowo ogrodów. Ale ważny komunikat i to rzeczywiście prawda. Prace porządkowe prowadzone będą w taki sposób, aby nie utrudniać odbudowy Zamku Warszawskiego w przyszłości, gdy tylko znajdą się na to środki. Znowu jest argument ekonomiczny, ale faktem jest, że z dwojga złego, czyli zbudować coś innego na miejscu zamku lub uporządkować ten teren i stworzyć plac miejski, no to wybrano takie rozwiązanie, które nie utrudniałoby odbudowy zamku. Tutaj dla porównania można przytoczyć historię zamku w Berlinie, który został zniszczony częściowo w czasie wojny, potem zburzony w roku 58. Potem zbudowano w jego miejscu za czasów NRD Pałac Republiki. No i po roku 89, po zjednoczeniu Niemiec, zburzono Pałac Republiki, nowoczesny gmach w stylu socmodernistycznym, żeby z powrotem, co zrobić, odbudować zamek. I ten zamek teraz w Berlinie również jest odbudowywany. Z tego, co słyszałem, w wielu przypadkach twórcy takich zrekonstruowanych budowli zamkowych też konsultowali się z twórcami odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Tu jeszcze obrazek z tego, jak miałby wyglądać ten ogród i plac według wizji z roku 63. Jeśli chodzi o ogród dolny, to te prace, tak jak mówię, skończyły się całkiem niedawno. Natomiast jeśli chodzi o ten obszar do uporządkowania na górze, na skarpie, no to teraz na zdjęciu widzą Państwo, jak to wyglądało. Jest metrowej wysokości murek, obrys murów zamkowych wypełniony ziemią, posiana trawa. Widać okno Żaromskiego. Z innej perspektywy widać też nasze ulubione autobusy Ogórki. Pętla autobusowa na placu zamkowym dalej działa.
Na tym zdjęciu widać też bramę grodzką w prawej części zdjęcia. No a tak naprawdę, tu znowu ogórki, prace tak naprawdę dalej trwały i to też jest piękne, że z jednej strony, mimo że odbudowa zamku była odsunięta w czasie, to nie zrobiono w tym miejscu niczego, co uniemożliwiłoby odbudowę w przyszłości, jak i cały czas specjaliści dbali o zachowane elementy wystroju i wyposażenia, one były przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie, a z drugiej strony pracownia Bogusławskiego, czy członkowie tej pracowni po jej rozwiązaniu nadal dbali o to, żeby dokumentację tworzyć, żeby nie była ona rozproszona, żeby prowadzić prace również budowlane, bo pracowano przy piwnicach zamku, odbudowano baczarylówkę z przeznaczeniem na pałac ślubów, no i też ta część, która należy do zamku, chociaż często jest mylnie przypisywana do pałacu pod blachą, czyli Biblioteka Stanisławowska. To również była poddana remontowi w latach 60. Ona nie została zburzona przez Niemców w czasie wojny, w każdym razie nie została wysadzona w powietrze. Tu chciałem Państwu pokazać różnicę, jak to wyglądało w drugiej połowie lat 60., a jak wygląda to teraz. Widzimy, że to są dwie różne inwestycje. Co prawda zamek stoi już w całości, ale linia dachu jest nierówna. Ta część odbudowana jako baczarelówka jednak ma trochę inną geometrię dachu. No a co w tym czasie robił profesor Bogusławski? To też jest ciekawa historia, bo nie mogąc zająć się zamkiem, tworzył inne budowle, projektował inne budynki. Między innymi to on zaprojektował pawilon chemii, przykład socmodernizmu, który potem musiał ustąpić miejsca nowszej architekturze i który też wywołuje do dzisiaj w nas pewne tęsknoty, jak i ten budynek naprzeciwko Muzeum Narodowego w Warszawie, to też jest jego projekt. No i wreszcie również Jan Bogusławski zaprojektował ten budynek, który wydaje się największym nieporozumieniem na Starym Mieście. Budynek tak zwanej kamienicy kościelskich Bis naprzeciwko Zamku Królewskiego. Zupełnie niehistoryczny, ale celowo niehistoryczny. Taka modernistyczna plomba, która miała oddzielić część staromiejską od części zamkowej, to też była część tej koncepcji jeszcze z lat 50. z konkursu SARP z roku 54, żeby zamek nie tylko był trochę wyższy i wkomponowany w sylwetę miasta, ale też trochę oddzielony od starówki. Co będzie się dalej działo z tym budynkiem, nie wiemy, ale to ciekawostka, że ten sam człowiek zaprojektował w zarysie odbudowę zamku, jak i stworzył ten budynek. Co się działo w latach 60? Profesor Lorenz cały czas walczył o zamek, zarówno wśród polskich polityków, jak i w środowiskach emigracyjnych. W roku 1970 otworzył w Muzeum Narodowym, w którym zarządzał, wielką wystawę pamiątek zamkowych pod pretekstem pokazania prac Bacciarellego właśnie, ale tak naprawdę pokazano bardzo wiele elementów dawnego wystroju i wyposażenia wnętrz zamkowych po to, żeby udowodnić zarówno decydentom, jak i szerokiej opinii publicznej, że odbudowa jest możliwa, ma sens, bo wiele elementów jest uratowanych, zachowanych i można je przywrócić na dawne miejsce. Z kolei Sigalin już dawno na politycznej i prawdziwej emeryturze zajął się pisaniem wspomnień, tworzył swoje archiwum, ale też wydał książkę wspomnieniową Nad Wisłą wstaje warszawski dzień, w którym pisał trochę z nutą goryczy, trudno o konkretną decyzję przystąpienia do realizacji odbudowy zamku, ale niechby znalazł się śmiały, który by powziął wbrew powszechnemu niemal głosowi ludu uchwałę o nieodbudowaniu już nigdy Zamku Królewskiego. Czyli nawet Sigalin wierzył, że zamek w końcu zostanie odbudowany, że decyzji na nie takiej formalnej nigdy nie będzie. No i rzeczywiście ta decyzja zapadła, to już Państwo na pewno wiecie, w styczniu roku 1971. Prace rozpoczęto we wrześniu tegoż roku, a w roku 1974 oddano bryłę w stanie surowym. Przy tych pracach działał jako generalny projektant Jan Bogusławski, ale pomagali mu jako główni projektanci architektury Irena Oborska i Mieczysław Samborski, a te prace nadzorował z ramienia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego Jan Zachwatowicz, stojący na czele Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej.
No i ostatecznie ta odbudowa, jeśli chodzi o architekturę, bo o ogrody, tak jak wspomniałem, sprawa bardzo świeża, ale jeśli chodzi o architekturę i oddanie wnętrz, zakończyła się w roku 1984 oficjalnym otwarciem zamku dla publiczności, chociaż jeszcze prace chociażby przy rekonstrukcji plafonu w sali wielkiej trwały aż do późnych lat 80. No i to, co w latach 60. wyglądało tak, w latach 70. wyglądało już w ten sposób, a później już tak. Tutaj mamy zdjęcie z czasów, gdy kładziono już hełmy na wieżyczki, na odbudowanej bryle zamkowej, wieżyczki, których przed wojną nie było, ale które wypatrzono w archiwalnej dokumentacji i przywrócono z czasów zygmuntowskich. O tym, że odbudowa wciąż trwa, przypomina nam subtelnie czerwono-biały ogórek na pierwszym planie tego zdjęcia. Autobusy wciąż jeżdżą, pętla na placu zamkowym wciąż jest, w związku z czym zamek jeszcze nie jest odbudowany. Z mojej strony w tym miejscu to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i bardzo dziękuję dyrekcji Zamku Królewskiego i wszystkim pracownikom, którzy pomogli w realizacji tego wykładu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dodać coś więcej, serdecznie zapraszam do kontaktu, czy to z Zamkiem Królewskim, czy ze mną bezpośrednio. Ta historia ma jeszcze na pewno wiele kart, które można wypełnić i dopowiedzieć. Tymczasem zapraszam Państwa w jeszcze jedno miejsce na zamku. Szanowni Państwo, zeszliśmy do piwnic Zamku Królewskiego w Warszawie. Od 2012 roku znajduje się tu wystawa poświęcona zniszczeniu i odbudowie zamku. Składa się ona z trzech sal. W pierwszej sali zobaczą Państwo materiały dotyczące zamku sprzed wojny, z okresu od początku istnienia zamku do jego zniszczenia. Druga sala poświęcona jest zniszczeniom wojennym w czasie II wojny światowej, a trzecia odbudowie zamku ze zniszczeń po wojnie. W tej trzeciej sali znajdą Państwo dalsze materiały dotyczące okresu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy na wykładzie. Za moimi plecami znajdują się kamienie wydobyte z terenu pozamkowego w czasie odbudowy. Wydobyto je i zinwentaryzowano, nadając im kolejne numery. Numery te możemy dzisiaj zobaczyć jeszcze na niektórych z tych kamieni. Zostały one wkomponowane mniej więcej w te miejsca, z których pochodziły. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na zamek.